Nazywam się Ryszard Podlodowski, jestem inspektorem do spraw rolnictwa i windykacji w gminie Mełgiew i od jakichś 3 lat cały czas mamy problemy ze szkodami wywołanymi przez zwierzęta łowne. Tutaj mamy kilka obwodów łowieckich i kilka kół łowieckich, w których no, nie zawsze ta współpraca, przynajmniej do tej pory, przebiegała w sposób zadowalający zarówno nas, jak i rolników. Rolnicy cały czas, tak jak mówię, od kilku lat narzekają na problemy ze zwierzętami. Cały czas są problemy z szacowaniem szkód wywołanymi przez te zwierzęta leśne i problemy te są typu tego, że myśliwi czy wytypowane osoby z ramienia kół łowieckich zaniżają szacunki przy ocenie właśnie szkód. Rolnicy nie zgadzają się z tym. No i tu są problemy właśnie tego typu, że musimy jakiś konsensus znaleźć wspólnie. W tamtym roku mieliśmy takie spotkanie, na którym zawarliśmy ugodę, która no, została w pewien sposób po pewnym czasie sfinalizowana, z tym, że no, tak jak mówię, zakładaliśmy, że będzie to dokonane w przeciągu 2 tygodni. Okazało się, że przeciągnęło się to jeszcze w czasie. Były różne tłumaczenia, że nie wysłane na jakieś zupełnie inne konto, niezwiązane z tym rolnikiem, że sprawy dotyczące właśnie tych wielkości odszkodowań. Wszyscy ci, którzy uczestniczą właśnie, czy są jakby w tym obwodzie łowieckim, ci myśliwi muszą z własnej kieszeni pokrywać, że to jest ich hobby. No, ja nie rozumiem takiego tłumaczenia, ponieważ no, rolnik, jego to pole to nie jest hobby, tylko on się z tego utrzymuje, więc nie można mu tak tłumaczyć, że oni muszą z własnej kieszeni dokładać do po prostu tego interesu. Także no, mamy problemy. Mamy problemy. No, między innymi mieliśmy taki jeden przypadek w ubiegłym roku, gdzie szacunki takie, jakby organoleptyczne wykonywane przez mierzenie z metra czy ważenie tych roślin były w no, rażący sposób zaniżone w porównaniu do tych, gdzie standardowo przyjmuje się normy, które obowiązują i z których po prostu się wylicza. Więc były niemalże o połowę zaniżone. Po długich właśnie tych pertraktacjach doszliśmy do jakiegoś konsensusu, no i w końcu koło łowieckie zobowiązało się zapłacić tą kwotę, którą żeśmy ustalili wspólnie z rolnikiem. Z tym, że też to nie było bezpośrednio, tylko odciągnęło się właśnie w czasie. Które koła łowieckie w ogóle nie przysyłają do nas planów, rocznych planów polowań zbiorowych. Także są koła, które wywiązują się z tego sumiennie, a niektóre po prostu no, tak jakby gminy traktują pernoga i po prostu niektórych dokumentów w ogóle do nas nie przysyłają w takim układzie. Mimo, że one z mocy prawa powinny być przysyłane i powinny tutaj być. Tak jak mówię, to nie zawsze się tak trafia. Aktualnie największe problemy to były z obwodem łowieckim 144, obwód łowiecki 161. I obwód łowiecki 160. To są takie obwody, w których straty czy te szkody wywołane przez zwierzęta leśne były sygnalizowane przez rolników w sposób taki dobitny i po prostu żądali aż od nas jakiejś interwencji w ten sposób, żeby sprawę tą załatwić. W ostatnim czasie właśnie doszły tutaj do urzędu takie sugestie rolników, że jest nadmierna ilość zwierząt leśnych, właśnie typu dziki, sarny, jelenie, które po prostu pustoszą te pola i my nie mamy jakiegoś większego wpływu, nie możemy, poza tym, że możemy plany zaakceptować, które do nas, plany łowieckie, które do nas przychodzą, to nie możemy wpłynąć na to, żeby te koła łowieckie zwiększyły, powiedzmy, ten odstrzał tych zwierząt. I tu zaczyna się robić problem, a w lesie zaczyna robić się ciasno i tych zwierząt jest nadmiar. To jest zdanie rolników i rolnicy twierdzą, że jeszcze 15-20 lat temu nie było z tym problemu, a w tej chwili jest problem, że watachy dzików pustoszą ogrody, pustoszą całe plantacje i rolnicy skarżą się. I tu jest coraz większy problem z tym. Wydaje mi się, że powinien być jakieś porozumienie zawarte pomiędzy producentami rolnymi i tymi obwodami, czy łowczymi w tych obwodach i powinna być ustalona jakaś polityka.
dotyka odstrzału tych zwierząt, żeby po prostu wrócić do stanu, może nie takiego jak było 10 czy 15 lat temu, ale podobnego, który by po prostu zwierzętom w lesie zapewniało odpowiednią ilość tej masy żywieniowej, jednocześnie nie szkodząc uprawom rolnym. Bo tu jest największy problem. My możemy podjąć mediację, tak jak w przypadku, który wcześniej sygnalizowałem. Możemy potraktować, być tak jakby tą stroną właśnie tego mediatora, ale nie mamy aż takich instrumentów, które mogłyby wykluczyć. Ja nawet sugerowałem w poprzednich przypadkach, że możemy zmienić. Będziemy starali się o zmianę innego koła łowieckiego, no ale mówię, cała procedura jest skomplikowana i nie jest to takie proste. Ponieważ okres zgłaszania tych szkód wywołanych przez zwierzęta leśne jest bardzo krótki, tam jest 3 dni, więc wychodząc naprzeciw właśnie zapotrzebowaniu rolników, sporządziliśmy taką mapkę obwodów i tą mapkę łącznie z telefonami, danymi personalnymi osób, które są z danego koła wytypowane do szacowania szkód, rozesłaliśmy do wszystkich sołectw, tak żeby rolnicy mieli po prostu bliżej, żeby mogli jak najszybciej zgłaszać te wszystkie szkody wywołane przez dziką zwierzynę. Że idzie to bardzo ślamazarnie, że samo szacowanie to jest, no odciąga się nie tak jak piszą czy mówią 3 dni, tylko to jest wręcz 2-3 tygodnie. Także to jest po jakimś czasie te straty nie wyglądają już tak jak były pierwotnie. Czasami, jeżeli zresztą znają specyfikę zwierząt leśnych, więc one przeważnie się pogłębiają, więc jest katastroficznie. Ale te osoby, które są wyznaczone do szacowania, no starają się to w jakiś sposób bagatelizować i to nie jest tylko moje zdanie, tylko zdanie rolników. Rolnicy nie są zadowoleni z tych szacunków i tak jak mówię, i nie można tego tłumaczyć, że to są szkody wywołane przez zwierzęta, bo zwierzęta są i że to jest hobby właśnie tych myśliwych i na to hobby niestety muszą składać się z własnych pieniążków.